Dzień dobry, moje strzelce. Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na grudzień. W czytaniu na grudzień sprawdzimy najpierw energie ogólne, następnie sprawdzimy energię dla singli, później analogicznie dla osób, które są w związkach. Dla każdego ze scenariuszy wyjmę dodatkową kartę. Kartę ze wskazówką, z radą, bądź też po prostu jakąś niespodzianką czasami. Zobaczymy, co pokażą karty de facto. To są tylko i wyłącznie wielkie arkana i na końcu oczywiście przesłania. Więc już i dostępna jest wersja rozszerzona, będzie dostępna wersja rozszerzona i w grudniu dla Was robię podkowe, rozkład w kształcie podkowy. Dobra, moje drogie strzelce, zaczynamy. As buław. Transformacja, 8 monet, panna, skorpion. Słuchajcie, szansa na to, żeby działać w zgodzie i w porozumieniu z tym, co pragniemy i czego pragniemy, może inaczej. I to jakby powoduje, że łapiemy oddech, że jakiś ciężar spada nam z serca, że czujemy życie znowu, krew nam buzuje w żyłach. Chcemy nad tym pracować, chcemy nad sobą pracować, chcemy tworzyć z najmniejszą dbałością o szczegóły. To jest gdzieś tam zgodne z naszym systemem wartości, z naszą pasją, z tym, czego pragniemy, więc jeśli mamy to zrobić, chcemy zrobić to dobrze. Dążymy do zmiany tego, co akceptowalne w naszym życiu, na to, co super fajne, po prostu. Szlifujemy umiejętności, doszkalamy się, kursy, z dużą determinacją. Część z Was dostaje okazję na opanowanie czegoś do mistrzostwa, do perfekcji. Okazję na to, która może wcześniej ta furtka była dla Was zamknięta, a teraz się otworzy znowu. Magik. Papież. Macie piękne karty. Ok, od razu powiem. Magik przy papieżu to tak średnio brzmi, ale chodzi o to, że jeśli będziecie chciały zmienić pracę, zamanifestujecie to, to się uda. I uda Wam się znaleźć pracę w firmie z ogromnymi tradycjami, która jest bardzo stabilna. Wśród ludzi, moim zdaniem, którzy mają podobny system wartości. Część z Was, jeśli jesteście w relacji, jeszcze zobaczymy, co tutaj się nam pokaże, ale jeśli będziecie chcieli zamanifestować stałą relację, to również się nam tu pokaże. Poza tym tu jest panna, tu jest skorpion, tu są panna bliźnięta, więc jakby to są gdzieś tam znaki, które się u Wam silnie tu pojawiły, tak? Oprócz tego pod koniec grudnia karta dziewiątki kielichów. Ogromnego zadowolenia z siebie. Wszystko jest dobrze. Emocjonalne poczucie satysfakcji. Jestem z siebie zadowolony, zadowolona, odpoczywam. Tak, zasłużyłem na to. Może pracowałeś ciężko, drogi strzelcu, w grudniu i teraz okres świąteczny i okres właśnie noworoczny to jest ten czas, gdy zaczynają realizować się jakieś Twoje życzenia. Może to jest czas na taki właśnie fajny odpoczynek. Może pracowałeś nad czymś i teraz to, o co prosiłeś, się spełniło. Ciesz się tym i idź za ciosem. Ja zaraz sprawdzę tutaj. Zobaczcie, znowu panna. Finansowo bardzo dobrze. Finansowo niezwykła samodzielność, powiedziałabym. Oczywiście bardzo dobrze finansowo to dla każdego z nas oznacza coś innego, ale tutaj mamy bardzo silne, takie powiedzmy sobie przebłyski informacji, które mówią o niezwykłej samodzielności finansowej. Że dobrze stoicie finansowo, jesteście z tego zadowoleni. I dodatkowo dla części z Was jeszcze, słuchajcie, no te dwie karty razem mówią zadbaj też o siebie. Ok, więc ten nowy pomysł, który macie, no, bo to jest głupiec przy tym. Nowa wizja, nowy ja w grudniu, bo nie chcę się martwić w takim magicznym miesiącu drobiazgami, tylko po prostu chcę być szczęśliwy, zadowolony z siebie, wchodzę w ten grudzień i chcę żyć. No to Wam przynosi dużo dobrego, dużo satysfakcji. Jest tutaj dużo pary w ogóle w działaniu i zobaczcie, rydwan. Część z Was wyjedzie w jakąś podróż lub wyjedzie sobie gdzieś na Sylwestra, na święta, przemieści się, to też przyniesie dużo zadowolenia, ale pod koniec roku część z Was zamknie jakiś etap z sukcesem dla siebie.
może być zawodowy. Tu jest zwycięstwo i jest sukces, i to jest rezultatem tylko i wyłącznie waszej pracy, że robiliście to, co do was należało. Działaliście w zgodzie ze sobą, w porozumieniu z tym, w co wierzycie. I bardzo interesujące jest to, że bardzo mocno się pokazały karty, które nawołują też do douczania się, do kształcania, do szkalania, do rozwoju. Więc to tak jeszcze na marginesie, moje drogie strzelce. A teraz sprawdzimy sprawy emocji, miłości dla singli najpierw. Wasza własna energia, dwa miecze i koło fortuny. Okej. Muszę jeszcze jedną po kole fortuny, co mamy? Okej. Odrodzenie. To jest dla mnie taka karta, która zwiastuje, że wy doskonale będziecie wiedzieć, w co będziecie wiedzieć, czuć te wszystkie sytuacje, w które chcecie inwestować bądź nie. Czyli tutaj, gdzie jakby przyciskam, bo mi na czymś należy lub zależy, bądź się wycofuję, bo uznaję, że to nie jest warte mojej energii. I z dużym spokojem, z taką równowagą, w ogóle samokontrola ogromna, tak? I teraz tak, natomiast będzie coś, coś was zastanowi. Okej, będzie coś, co spowoduje, że się nad czymś zastanowicie. Może ktoś wróci, ktoś zainicjuje kontakt, ktoś z przeszłości, bo jest karta sądu. I teraz tak, to nie musi być od razu miłość. Wiecie, o co chodzi. To może być znajomość, przyjaźń, no coś emocjonalnego, co już było. I ten, wydawało wam się, że ten etap jest zamknięty, ale tutaj się odradza. Odradza się dlaczego? Mamy koło fortuny, a koło fortuny po pierwsze mówi o zmienności życia, a po drugie mówi o sytuacjach. No tutaj mówimy o emocjach, uczuciach, więc emocjonalno-uczuciowej sytuacji, która po prostu miała nas spotkać. Coś z przeznaczenia, tak? Tyle mogę powiedzieć. Jeśli to jest osoba, która zechce do was wrócić, no to ta wstrzemięźliwość, samokontrola będzie ważna i wydaje mi się, że szczera rozmowa również będzie ważna, zanim podejmiecie ostateczną decyzję, tak? Ale to jest też zrzucenie z siebie jakiegoś takiego ciężaru, szczerze mówiąc, więc dobrze to wygląda. A pary, sprawiedliwość, sześć monet, as monet, bardzo ładnie. I as kielichów, też wyjmę jeszcze jedną kartę, ponieważ tutaj dostały single kartę więcej, to i pary dostaną kartę więcej. Dużo odpowiedzialności za mnie, za rodzinę, za partnera, równomiernie przepływająca energia brania i dawania, chcę brać tyle samo, co otrzymuję, chcę pomagać mojemu partnerowi, chcę jakby cieszyć się dobrobytem wspólnym, dzielić się zdrowymi energiami, zdrową relację budować, chcę wpuszczać szczęście, radość. No as monet, as kielichów, no to jeszcze dla części z was razem z partnerem wykminicie sobie jakiś nowy sposób zarabiania pieniędzy. To mogę jeszcze tak powiedzieć. Albo część z was otrzyma jakieś pieniądze po prostu, które wam się należą. Tutaj jest karta sądu, tak? I to też spowoduje, że no to wniesie jakiegoś rodzaju satysfakcję w waszą relację, tak? A wisielec, coś was może zaskoczyć. Może to, że ta osoba, no że tak, że ktoś może z końcem roku zechcieć jakby no pojednać się z wami, wyjaśnić coś, albo w ogóle po prostu nagle się objawia, wy myśleliście, że sprawa już jest zamknięta, może was zaskoczyć. Dla was to też może być w jakimś tam znaczeniu taka zmiana niekorzystna do końca, bo chcecie jeszcze raz, musicie, znaczy nic nie musicie, jest potrzeba jeszcze raz się nad tym pochylić. No wiecie co, spójrzcie na sprawy z różnych perspektyw. Jak spojrzycie na sprawy z innego, pod innym kątem, to może doprowadzić do tego, że będziecie chcieli wznowić rozmowy z kimś. Tak? A jeśli nikt się nie pojawi, to dla mnie to jest taka, powiedzmy sobie tutaj, taka szansa na to, że po prostu
Patrzę na swoje życie zupełnie z innego kąta, że tak powiem, postrzegam inaczej, pod innym światłem sprawy oglądam i się okazuje, że tak naprawdę to przebaczam komuś innemu, przebudzam się do życia, wchodzę w nowy rok z taką energią wielkiej chęci odżycia w ogóle. Wyrwania się z jakiejś takiej ciemnicy, bo często karta sądu, ja nie twierdzę, że jesteście w ciemnicy, chodzi o to, że karta sądu często pokazuje ludzi, którzy z podziemi się wręcz wydostają do światła. Okay? Dobre, mimo wszystko dobre, ale nic na siłę też, ja nie czuję, żebyście wy tutaj robiły coś wbrew sobie, moje drogie single. Pary, świat. No, cóż mogę powiedzieć, bardzo piękna karta, mówiąca o sukcesie, o naprawdę o tym, co najlepsze. Część z Was faktycznie gdzieś sobie wyjedzie, zaplanuje gdzieś jakiś wyjazd i tam po prostu no wszystko będzie tak naturalnie, łagodnie, bez stresu, bez frustracji, bez nerwów, tak? Poczujecie, że jesteście we właściwym miejscu, z właściwą osobą i już. Podsumujecie sobie cały rok i uznacie, że kurczę, kolejny rok razem udało się, nie było łatwo. Bo pamiętajmy, że w energii karty świat, no zanim wejdziemy do tej ostatniej, już do tego ostatniego etapu, no to przeszliśmy troszkę, prawda? Więc to może być dla części z Was takie podsumowanie. Podążaj dalej, nie poddawaj się. Ten wędrowiec ma bardzo dużo do przejścia. On musi pokonać te góry, żeby dojść do miejsca, o które mu chodzi. Musi być konsekwentny, wytrwały i z dużą determinacją iść dalej. I takie jest dla Was przesłanie na grudzień. Żeby się nie poddawać. Jesteś chroniony przez anioły, absolutnie. Więc spokojnie. I dlatego ja ten spokój też tutaj czułam. Ja nie sądzę, żebyście były, moje drogie strzelce, jakieś takie, powiedzmy sobie, wrażliwe na jakiekolwiek zewnętrzne czynniki, które miałyby na siłę spowodować na przykład zmianę zdania w Was. Okej, okay, to jest Wasza własna energia, takiego, powiedzmy sobie, takiej niezwykłej równowagi, tak jak już powiedziałam. Kochani, życzę Wam pięknego grudnia. Uważajcie na siebie bardzo proszę, trzymam za Was kciuki i do usłyszenia.